Grandson. Old Hunter, I fear things are about to get hairy. So ends another Vault Hunter adventure. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Sir Hammerlock Big Game Hunter. Jest to DLC do Borderlands 2. Jak widzę, już Sir Hammerlock czeka z kolejną misją dla nas. Jeszcze sobie zobaczymy, czy coś tutaj mamy do roboty z misji pobocznych. Upadek Nakayamy i misja fabularna. Tutaj mamy misję jedną. Różowe boroki, dwunogie łaziki, zgorzelowe purchle. O kurde. I tutaj mamy jeszcze jakąś jedną nieodkrytą misję, a to chyba od Sir Hammerlocka. Zdaje się. Co to jest? Przejście do grań świeciraka. Stacja Ar Dorton. Zaganik Sycylii, dobra. Pogadajmy z Sir Hammerlockiem, weźmy to zadanie. Nie wiem, dzisiaj chyba wykonamy sobie poboczne zadania. Dodatkowe. Patrz, ile mamy zadań. Beton przyjaźni, no i widzisz wielkie stopy. Każde zadanie nam daje 10 000 punktów. What ho! I hear rumors of a bulletproof bullymong hiding in Hunter's Grotto. Why not go out and kill it, chum? Is it all right if I call you that? I'm trying out various terms of endearment, seeing what works and what doesn't. Dobra, beton przyjaźni. Może być, może być. Tutaj jedziemy. Aha, to tutaj. Dobra. Tam już byliśmy nie raz. Czekaj, sprzedam jeszcze graty. W zasadzie jeden grat. Tak, wykonamy sobie misje poboczne, bo mamy tych misji dodatkowych aż chyba 4. Z tego co widzę, tak, 4 misje. Dobra. Mam nadzieję, że 3 misje uda się wykonać. Resztę w następnym odcinku. Nie wiem, czy ten upadek Nakayamy to nie jest ostatni materiał popularny, ale... Mogę się mylić. Gdzie tu jest ten? Szybka podróż. Znaczy nie szybko podróż, tylko ten. Cały nasz pojazd. Kurde, ja będę dar na butach. A, możemy się przejść. Jak widzicie, w tym dodatku udało nam się zdobyć już prawie cały poziom, a jeszcze trochę nam tutaj chyba zostało. Potwory są mocniejsze, mamy więcej doświadczenia. Także generalnie... Wyżyczka zrobi swoje. 58 i tylko... A, 11 punktów doświadczenia zdobyłem tylko dlatego, że wyżyczka załatwiła oponenta. Tak samo jest, gdy zabijamy przeciwników z pojazdu. Zdobywamy mniej doświadczenia, więc najlepiej po prostu jest troszkę zranić przeciwnika i następnie wysiąść i dobić go z pluwą. W ten sposób zdobywamy więcej expa. To taki mały szczegół. Shilesaka. Kubań się kuźwa leczył. Ciężko go było zabić. Dobra, masakra. Ej, 119 mam tego aż. Eridium. Tutaj za Eridium możemy otwierać te, ale to nie warto tego robić. 25 Eridium tracimy za jakąś skrzyneczkę z gównianymi przedmiotami, że tak powiem. Znajdź leże z biromagów.
A tutaj mamy pojazd. Droga powrotna będzie zdecydowanie szybsza. Gista purchla, a my mamy zabić zgorzelową purchlę, tak? Tego co pamiętam tutaj na tym zadaniu. Zgorzelowe purchle, skagi albinosy, to już wykonane jest, dwunogie łaziki. No to zabiłem dwunogie łaziki przecież. Bezogonowe skorpenice, różowe boroki. Kurde. Ciężkie zadanie. Dosa w łeb. Dobra, lecimy dalej. O, chyba nic. Jak się to robi? O, spluwa. Tu sobie działko postawimy, a później wrócimy tędy pojazdem. Można ewentualnie jeszcze z tej broni trochę wkładowa poszczelać. Tutaj już byłem, tutaj na tym leżu chyba ze 3 razy. Ale jak jest zadanie, to trzeba je wykonać. Nie wiem, to jest chyba 5. czy 6. materiał już z tej gry? Chyba 6. Także szykuje się kolejny długi dodatek. Dobra, znowu lepsza. Ale co to jest? Szukam, co strzela. Holy crap. Spróbujemy tutaj. Aj, dalej. Co to jest? Co to aktywowałem? Jakąś tarczę? O kurde. Ale nie mogę chyba stąd wyjść. Z tej tarczy. Dezaktywuj 5 pułapek na kajamy na bagnach. O cholera. O, widzicie, całkiem przypadkowo to znalazłem. 2800. Ej, moment. Co to była za spluwa? O kurde, 1500 obrażeń. Zobaczymy, jak się to sprawdza, ta broń. O, trochę wolno strzela. I wolno przeładowuje. Czy kogoś nie chce z nami walczyć?
Kurde. Bez jaj. Nicely obliterated, pal. No, no, that's rubbish. Esteemed colleague. Friend? Oh, no idea what I'm saying. Come back whenever you're done. Jakbyś nie wiedział, co chciał powiedzieć. Ej, te mamy tutaj zadanie zniszczyć 5 tych min. Kurde, Bela, kolejne wyzwanie. Przecież nie będę latał po całej mapie teraz i szukał tych pułapek na kajamy, bo to bez sensu. Ta broń jest dobra, bo ma duży magazynek. Nawet. Ta broń by była lepsza, gdybyśmy większe obrażenie zadawali. Tak chociaż o stówkę, dwie więcej. No jest tu ze zgorzelony? Nie, ognista Purchała. Czekajcie, bo to misja zakończona, ale my bierzemy kolejną misję. Wywap krwiogona z kryjówki za pomocą feromonów i zabij go. A gdzie on jest? This hunt shall be a bit tricky, I fear. You'll need pheromones to attract a fearsome stalker known as Bloodtail. I've got some pheromone vials nearby. Grab one, would you? To na czas jest misja? O kurde, nie lubię takich misji na czas. Nie lubię misji na czas, kurde. Przedmioty zielone są, to może warte uwagi. Słaby damage. Dobra, gdzie ma te feromony wziąć? Gra wstrzymana, no na czas coś, kurde. Szukam tych min, wiecie, tak się rozglądam. Ale nie widzę. Ja muszę wrócić tutaj, aha, do gościa po te miny, tak? Dobra, wróćmy do tej chatki po te, nie, fiolki z feromonami, jakie miny, co ja gadam. 19 tysięcy mam, 800 prawie. Prawie 20 tysięcy doświadczenia. Punktu życia. Oj, chyba kolejna mina, tak? A. Jednak to widać, na czerwono się świeci, dobra. Ogólnie tragedii nie ma, spoko. Świeci się na pomarańczowo, więc będzie łatwo to zauważyć. A to jest takie wyzwanie, za które zdobywamy żetony. Za żetony ulepszamy bohatera. Ulepszamy umiejętności. Baginy włóczyki. Gdzie te feromony? Beton przyjaźni. Patriot? Mate? Good lord, social interaction is difficult. Dobra. Don't open that vial until you're near Bloodtail's lair. The pheromones will only last a little while. If they wear off before you kill Bloodtail, you'll need to grab some more. Matko. Thanks for the scratch. To ciulowo. Aha, bo tej broni używałem do tej pory. Wróć, 2800, nieźle. Dobra. Dobry granat. A ta broń też jest ciekawa. Chociaż ma małe 2800.
lepsza trochę. Lepsze przybliżenie ma, ale to ma celność ciut gorszą, szybkość celność ma podobną, szybkość ładowania 3.1, wielkość magazynku. A. Dobra, niech zostanie już. Gdzie to mamy użyć te... A, tutaj lecimy tym razem. Tam jest jakieś przejście? Widzicie co, że nie pamiętam, że tam było jakieś przejście. Ale dobra, lecimy z kolejnym zadaniem. No i widzisz. Misja dodatkowa. Może w dzisiejszym odcinku zlevelujemy na 41 poziom. Widzicie, 180 punktów doświadczenia. Gdybym go zabił tego pojazdu, to bym dostał tych punktów pewnie z 15. Gdzie tam jest jakieś przejście? Nie kojarzę. Ej, tam jest jakieś kuźwa przejście do nowej lokacji. Dobra, wysiądźmy to i tutaj sobie. Ej, skosowali mi wieżyczkę. Kubańcy. Jak można było nie trafić? Dobra, bierzmy się do roboty, bo kurde. Zajmuję się niepotrzebnie jakimiś pierdołami, ale tutaj jest jakieś przejście. Aha, jest tutaj coś. Rzeczywiście. Przejście do nowej lokacji, chyba. No to wychodzi. A nie, tutaj chyba byliśmy już. Moment. Nie, nie byliśmy tutaj. Uuu, proszę, nowa lokacja. Dobra. Vault Hunter, quick suggestion. Just stop chasing me. I've already found my secret weapon and I'm activating it now, so... You know, you're already too late. No need to head to the terminus and kill me. No reason whatsoever. Czekacie, bo nam się zadanie tutaj pojawiło. Nie to, co trzeba. Buy from me if you want to live. Czekajcie, bo to jest dosyć ciekawe. Jaką my mamy tutaj tarczę? Tarczę. Trzy po sam koniec. A tu jest. Trzy po sam koniec i niezabijalny. O, coś lepszego, coś lepszego. Chyba w końcu.
Regeneracja zdrowia ciutek mniejsza, ale niewiele, ale mamy tutaj aż 1441 punktów i 3 i 4 punkty do niezabijalny. Mamy 20 tysięcy punktów teraz, a ten skill niezabijalny to który to jest? Aha, to. Masz szansę zignorować potencjalne zabójcze obrażenia. Jeśli to nastąpi, dodatkowo natychmiast odzyskujesz połowę maksymalnego punktu zdrowia. Szansa na zignorowanie śmierci 4%. A muszę chyba mieć to aktywowane, żeby to działało. Dobra, weszliśmy do nowej lokacji, moi drodzy. Kurde, nie za bardzo tutaj. Chcę grać, ale nie ma wyjścia. Kurde, duża to lokacja chyba. A gdzie ja tam nie dotrę tam, cholera. I to jeszcze na czas gramy. Jak się nie powiedzie, to będę musiał powtórzyć tę misję. A tutaj co jest? Shit. Meet my lady friend. Zanim tam dotrzemy, to też chwilę minie. Ładuje, ale broń jest nawet całkiem spoko, tylko... Wolno strzela. Granaty, jak widzicie, całkiem przyzwoite. Tam nie dotrzemy tak łatwo. Kurde, kuszone. Czeka nam się, że to cała mapa nie odkrywa tylko część. Ja pierdziu, to nie dotrzemy tam do końca. Jeszcze nie będę tego zadania wykonywał głównego. Mała rozpierducha. Ja
to jest. Tu się najlepiej sprawdza na szamanów. Niestety wyrzutni rakiet nie możemy nigdzie zdobyć. Chodzi mi o amunicję, tak? Kurde, to jeszcze kawał drogi, ja pierdziu. Meet my lady friend. Rzeszka niech wali. Nie szkoda amunicji. Super twardy dzikus, o tego jeszcze nie było. 600 punktów doświadczenia. O kurde, ale sprzęt nam fajny wydropił. Ten super twardy wojownik da nam 600 punktów doświadczenia. Sporo, kurde. Się sypią z nieba. Dobra, idziemy dalej. Chcę się tutaj głównie skupić na tym zadaniu. Najgorsze jest to w tym, że mogę to mi się źle wykonać, bo nam zabraknie czasu prawdopodobnie. Będę musiał tutaj się wracać, shit. Ale mamy wieżyczkę do pomocy, więc... Elitarny dzikus, o cholera. Ale doświadczenie nam daje całe G. Po tym biegu dodam więcej. O kurde, jaka broń. Czekajcie, bo jakąś fajną broń zdobyłem. Moment, moment, moment. Wysoka skuteczność przeciwko ciału. No, dobra broń. Dobra broń, kurde. Będziemy używać teraz to. No.
Wysoka skuteczność przeciwko ciału, więc... Czekajcie, zaczekamy, jak się nam wieżyczka naładuje, bo prawdopodobnie będziemy mieli ograniczony czas na zabicie tego kryogona. Ja mam tutaj jeszcze wyrzutnię rakiet. W razie W. Tylko czego tak to ciulowo jest? O, właśnie chcę mieć bazukę zaraz po tym, dobra. Trzymajcie kciuki, żeby mnie spartoli. Sekund, żeby go zabić. Dobra. Okej, jednak się udało. Dobra, spoko. A gdyby nie wieżyczka, mógłby być problem, nie ta broń. Broń spoko, szybka. Duży mam magazynek. Ten szybko się przeładowuje. Nawet sensowne obrażenia zadajemy. Dobra, wracamy się. Więcej tutaj nam czasu zajęło na dotarcie niż sama walka. Ale dobra. Tutaj się chyba jest szybka podróż, czy mi się wydaje. Nie ma. Co tu jeszcze mamy? Wielkie stopy. O! O! Tracking the very essence of the hunt. I've discovered some very large triangular footprints leading to Candlerack's crag. Follow them and bag yourself whatever mighty beast created them. Spoko broń, naprawdę. A, kurwa, my w tym momencie wykonujemy misję fabularną. Dobra, my to tak przypadkowo. Ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Tutaj przyjdziemy. O, rakieta była jednak w skrzyni. O, to chyba pierwszy raz, odkąd co gram. Albo nie założyłem, ale wydawało mi się, że raczej chyba nigdy rakiet nie było. Wrócimy się tutaj, jeszcze mamy czas i zrobimy to trzecie zadanie, wielkie stopy, nie? Co tam? Ogarniemy temat. Mamy teraz super wypasioną broń. Ile ona kosztuje? 6400, to niewiele. Redukcja odrzutu z laserami w trybie zbliżenia zużycia amunicji 2 na strzał. Aha. No i to tak, nieźle. Można sobie tę umiejętność zwiększyć, która daje nam zwiększony magazynek. No, trochę nam tutaj drogi czeka nas. Szukam tych symbolów. Kult skarbca, czy jak to się nazywa? O kurde. Tego się nie da zniszczyć? Nie wierzę. Dobra, lecimy na dół. O, jest ta purchawa cała ze zgorzelona. To trzeba ją załatwić. Bo to za to... Właśnie, będziemy mieli zadanie. Wykonane.
znaleźć trop, wielkie stopy. Głównie w tym dodatku polujemy na potwory. Przepraszam. Szukajmy. Holy shit. Oh shit. O jest. Wysogonowa skorpionica. To ta, którą musimy załatwić. Dobra. Dobra, kurde, broń. Trzeba przyznać, że sieka równo. Ej, czekajcie, bo ja muszę tu chyba na koło przejść, chyba nie? Znajdź trop. Moment, bo ja tropu nie szukałem. O, jest trop. Chyba nie. To nie to? Do bólu. Dobra. A nie, ale ty, granaty, świetnie. Tak, to nie to samo co szlak. Ej, tu się wracamy. Aha, bo tu jest taki skrót. Tej mapki. Znajdź trop. Kurde, czekajcie, to ja nie znalazłem tropu tutaj. O, to nie jest ten trop? O to? To nie jest to? Czego tego nie mogę aktywować? To jest to, wielki trop. Znajdź trop. Wielkie stopy. A, bo ja muszę tutaj odkrywać się. Ej, no to kurde, widzicie, tutaj musiałem się cofnąć, żeby aktywować. Głupio trochę. Oh shit, ale obszar. Znajdź bestię teraz. Ona raczej tutaj na pewno nie jest. Tylko gdzieś tam dalej musimy gnać. Ale tutaj śladów nie ma chyba, nie? A tu mamy stopy. Dobra, oj. Po oczach nie, po oczach.
są ślady i tu, więc chyba idziemy dobrze. Aha, a amunicja się nam kończy. Chyba idziemy dobrze. Bo to są te ślady, tak? Ale dostałem teraz po dupie. Dobra, tu mamy ślady, więc idziemy dobrze. Ej, nie myślę, że to takie duże bydle będzie. Oj, tu coś jest. Czy jaja. Otwórz trzy skrzynie z broni znajdujące się w tych. Aha, fajnie. Plecak pełny. Kurde, czasu nie mamy, shit. Patrzcie, gdzie ślady prowadzą. Na górę. Ej, nie mówcie, że ja muszę tu na dół zejść. A spróbujmy tędy górą może przejść, co? Muszę, na dodatek znaleźć jakieś kukułcze gniazda. Symbole jeszcze musimy znaleźć. Nie wiem, czy dobrze idziemy. Nie, chyba dobrze. No, Big Bluff. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie ładna jazda. Oh shit. Dobra, ja pierdziu. Eridium. Spoko, dobra.
boss. Jakąś... Aj, całkiem niezły shotgun. Dobra, wykonaliśmy... O, jest znak. Jeszcze. I te kukułcze gniazda musimy jeszcze znaleźć, cholera. Ile? Trzy. O, wyzwanie ukończone. Plecak pełny, no proszę. Musimy tam coś powywalać. Coś taniego. Poniżej 2000, na przykład to, 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 to. Bo to jedno jajo. Ale więcej jaj nie widać. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć ten materiał. Tylko że wrócimy po nagrodę. O, tam jest jedno jajo, ale jak ja tam mam wejść? Ej. Jak ja tam mam wskoczyć? I otworzyć to tam. Bez sensu. Się na pewno nie da wejść. Bez szans tam wskoczyć. I to nie, nie mam to wyzwanie ukończyć. Dobra, widzimy się u zleceniodawcy. Tu jeszcze znaleźliśmy kolejne gniazdo, ale to nie wiem, czy to jest drugie czy trzecie. Jednego się nie dało zebrać. Oj, nie spadaj mi tam. Kurde, ale fuks. Dobra, może zdobędziemy poziom. I must say those pheromones are certainly pungent. Dobra, wielkie stopy. Here you are. Dobra, zdobyłem 41 poziom. Znowu zdobywamy doświadczenie za wykonywanie zadania, a nie w czasie walki. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Już mamy 49 minutę prawie. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.